W dzień zaduszny jest okazja, by powspominać znanych Opolan. W tym roku postanowiliśmy, że będą to dziennikarze, którzy pisali o sporcie. Pisali o sporcie w Opolu, o regionie opolskim. Byli twarzami Opola i Opolszczyzny, z Opolem związani i w Opolu też, w tej głównej nekropolii Opola, również pochowani. Nestor opolskich dziennikarzy sportowych, Stefan Skrzypecki, dzisiaj te wspomnienie Państwu przekażę. Witam Cię, Stefanie, bardzo serdecznie. Ja również cieszę się bardzo, że mogę się pokazać i coś powiedzieć. Spotykamy się przy grobie Juliusza Steckiego, na pewno też wybitnej postaci sportu opolskiego, jeśli chodzi o polskie dziennikarstwo, ale mimo Julku, to przecież tak jak stary jest świat mediów pisanych, radiowych, bo przecież radiowe transmisje zaczęły się w latach 20. zaraz XX wieku, taki ten świat dziennikarzy sportowych to jest świat wielu, wielu pokoleń. Kogo dzisiaj należałoby wspomnieć, też i dla Ciebie osobistych przeżyć dziennikarskich, kiedy Ty też kilkadziesiąt lat temu rozpoczynałaś swoją przygodę ze sportem i dziennikarstwem sportowym? No, dla mnie taką postacią jest na pewno nieżyjący, oczywiście już dość dawno, Wincenty Sopa. To był człowiek, który na owe czasy był wielką postacią, znał się na sporcie, sport kochał i on mnie właśnie zaraził tym, żeby być dziennikarzem sportowym, radiowym, dlatego że on podsłuchał mnie kiedyś, jak prowadziłem spikerkę w czasie meczu piłki ręcznej, zresztą międzynarodowego, w Okrąglaku i po tym powiedział: proszę pana, ja bym się chciał z panem spotkać. No i spotkaliśmy się, a potem z Wickiem aż do śmierci byliśmy w kontakcie. To był wspaniały człowiek. To był człowiek, to był ten, który, z którym ja spotkałem się na tej niwie dziennikarstwa radiowego. A pisałem również w Nowej Trybunie, nie, to się wtedy nazywało Trybuna Opolska, tak. Trybuna Opolska i tam, stamtąd pamiętam i pamiętać będę, dopóki mnie nogi będą nosić, Mariusza Gongolę. No to był człowiek, o którym można by było opowiadać w nieskończoność. Wspaniałe pióro, człowiek bardzo pogodny, ale też i surowy, on potrafił po przeczytaniu tekstu, który myśmy pisali, przedrzeć go na pół, wyrzucić do kosza i powiedzieć: pisz jeszcze raz. To był Mariusz Gongola. Właśnie o to chciałem Cię zapytać, o te wartości, które bardzo istotne są w świecie dziennikarskim, zwłaszcza dzisiaj, kiedy mówimy o bardzo różnych rzeczach dziejących się w mediach, ale te wartości nam wpajano od początku, rzetelności, jasności, umiejętności opisania tego świata, obojętnie czy w wersji radiowej, czy w wersji prasowej, czy w wersji telewizyjnej. Chciałbym o tych wartościach chwilę z Tobą porozmawiać. Oczywiście, to była bardzo ważna kwestia, dlatego że musieliśmy się uczyć tej sumienności, tej rzetelności, tego, żeśmy nie zmyślali, tylko przekazywali to, co widzieliśmy na własne oczy. I właśnie, to nie były próby tydzień już za tydzień, jestem wielkim bohaterem dziennikarstwa. Trzeba było naprawdę sobie na to zasłużyć, żeby ta wierszówka się ukazała. O tak, oczywiście. Pamiętam, jak ja czekałem, nie spałem z soboty, z niedzieli na poniedziałek, bo pisałem sprawozdanie z meczu w Prudniku, o ile dobrze pamiętam. To małe takie było. No ale ja zbudziłem się wcześniej, tylko kukałem z okna, bo niedaleko był kiosk i gnałem po gazetę. Jak zobaczyłem to mi, no, to ja już jestem gościem. Tak, to były czasy, kiedy rzeczywiście też i ten sport kwitł w mediach. Czekało się na tę gazetę, czekało się na audycję radiową. I myślę, że te lata 70. przyniosły te wielkie też i nazwiska, tak jak właśnie świętej pamięci Julek, czy pan Stanisław Puzyna w radiu. Ty miałeś możliwość obcowania i bycia. Oprócz tych swoich pierwszych idoli, którzy wprowadzali cię do zawodu dziennikarskiego, później ty tworzyłeś z tymi kolegami już ten świat opolskiego dziennikarstwa sportowego. Tak, rzeczywiście, bo te moje początki i z radiem, no gazeta zawsze była jednakowa, ale z radiem to wszystko było zapisywane, nie było. Dopiero potem, jak Staszek Puzyna, odważny człowiek, zdecydował się na to,
że będziemy robić transmisję najpierw na taśmę, a potem już były takie, znaczy na przykład z brzegu, czy z Kędzierzyna, czy z Nysy. Czy z Odry słynne. Tak, czy, to już na żywo wszystko szło. No z Odry rzeczywiście, Odra wtedy, kiedy była wysoko, pamiętam, że robiłem do te wejścia do studia S13. To znakomitość, mianowicie mój najwybitniejszy nauczyciel Bogdan Tuszyński, no to była, to trzeba było, bo on potrafił w połowie słowa, nie zdania, tylko w połowie słowa potrafił przerwać, bo wiadomo było, dostajesz 50 sekund i mów, i musisz to opowiedzieć. Było tak, że odbywały się studia S13, które obejmowały wszystkie mecze w Polsce w danym dniu pierwszej ligi, godzinie. A Odra była wtedy wysoko. No to przejdźmy teraz do tych postaci, które naznaczyły sport opolski na pewno w tych ostatnich półwieczu, bo można było od lat 70. to mija już pół wieku tak naprawdę. I z całą pewnością do wybitnych postaci należy Julek Stecki zarówno za działalność dziennikarską, jak i w ogóle promocji sportu, bo wiemy, czym były Mistrzostwa Oldboyów w Beczynie. Tak jest. Julek, spoglądam tutaj. I od razu mi się kojarzy ten pogodny Julek, bo on taki zawsze był pogodny. No a ponadto on miał jeszcze pasję swoją życiową. On był bramkarzem. Na przykład Mistrzostwo Polskie Dziennikarzy, to Julek rozegrał ponad 100 meczów w tym. I on to kochał, a ponadto pióro miał bardzo, bardzo wybitne. To był niezwykle sympatyczny człowiek. No tak za szybko poszedł. Wspomnijmy oprócz Juliusza te postaci, które związane są z opolskim dziennikarstwem sportowym, bo to wszystko byli twoi koledzy i przyjaciele. Wielu z nich niestety, tak jak powiedziałeś, już odeszło. No tak, tu jeszcze trzeba wspomnieć współpracowników, bo byli też współpracownicy. Nie wszyscy byli etatowi. Tu Kaziu Sempruch, Boguś Kasprzysiak, Piotruś Świątek. To wspaniały, przemiły człowiek. No, był jeszcze różni tacy korespondenci, którzy przypadkowo. Natomiast jeżeli chodzi o radio, bo tam ja byłem dłużej, to przede wszystkim Stanisław Puzyna, już wspomniany wcześniej Wincenty Sopa, Leszek Opałacz. No i no tak, i mieliśmy też współpracowników. Ludzie, ich charakterystyka, ich postaci, bo każdy się czymś rzeczywiście też wyróżniał. Umówmy się, to tak jak mówisz, to były też charyzmatyczne postaci. Tak, tak, oczywiście, bo mieli wybrane dyscypliny, na których się znali, bo albo sami uprawiali te dyscypliny, albo je po prostu znali. No, ale w radiu była taka sytuacja, że trzeba było wszystko robić. Myśmy z Leszkiem Opałaczem, to muszę wspomnieć, z Leszkiem Opałaczem robiliśmy nawet transmisję z tenisa stołowego. To wydawało się, że to jest niemożliwe, no ale okazuje się, że można było, sędziego poprosiliśmy, że będziemy się grzecznie zachowywać, gdzieś w kąciku byliśmy, no i było słychać, jak ta piłeczka krąży. To szukaliśmy czegokolwiek, a ponadto byliśmy szybsi od gazety, bo o 22 były pamiętne lokalne wiadomości sportowe, które miały niesamowite wzięcie, bo to były wyniki z klasy A i z okręgówki. Kiedy jeszcze tak nie był rozprzestrzeniony internet, kiedy trzeba było dzwonić na parafię albo do baru, tak, żeby ten wynik znaleźć. Na parafię, na policję, do straży pożarnej. Ale byliśmy za to słuchani, bo mam tą pewność, bo jak nawet niektóre żony mówiły, dajcie już spokój z tym sportem, bo ten mój od 10 to już musi być cisza w domu, bo on musi posłuchać lokalnych wiadomości sportowych. To byli też mistrzowie dla młodszych pokoleń, jak ja, więc to byli ludzie, którzy mieli ogromny warsztat, prawda? To były, tak jak już sam powiedziałeś, godziny spędzone nad przygotowywaniem materiału. Tak, oczywiście. Oczywiście to naprawdę bardzo, bardzo wiele trzeba się było, na przykład ja do transmisji musiałem się przygotować, żebym miał, jak to mówił znowu inny wielki mój mistrz Bogdan
Tomaszewski, że mówi, młody człowieku, musisz mieć zawsze w kieszeni takie 2-3 perełki. My tak oczy wywaliliśmy, o co chodzi, a on powiedział, no jest na przykład taka sytuacja, że nagle na stadionie w jednym sektorze walą się, jest no, niesamowita historia. A ty co będziesz robił? Będziesz opowiadał to i wtedy ty tą perełkę swoją gdzieś tam wyjmujesz i zaczynasz o tenisie czy o czymś innym opowiadać. Także że to była, to, ale przede wszystkim to była wspaniała rzecz, bo to było codziennie co innego. To nie było monotonii, ja za biurkiem nigdy nie siedziałem. Także to była rozkosz. Wracając do Julka, on wychował wielu dziennikarzy prasowych. Ogromne pokolenia, właściwie do dzisiaj korzystające, co prawda już przecież nie żyjącego od kilkunastu lat Julka, ale korzystające z jego dorobku tak naprawdę. To tak. On kształtował ten przyszły narybek dziennikarski. Tak, tak. On bardzo, bardzo wielu ludzi skorzystało z jego umiejętności, z jego wiedzy, z jego takiego podejścia, można by powiedzieć, takiego pedagogicznego. On był bardzo, bardzo sympatyczny, bardzo, bardzo taki chętny do tego, żeby współżyć z innymi. No i ta relacja mistrz-uczeń. Ja ją doskonale pamiętam na sobie, kiedy Leszek Opałacz, tak jak ty wspominałeś o rozerwanej gazecie, wypraszał mnie ze studia i mówił, wejdź młody człowieku jeszcze raz. To było niesamowicie ważne, kiedy można było, jako my młodzi dziennikarze, pojechać z wami na mecz, przysłuchiwać się, oglądać, pisać, no bo w przypadku dziennikarzy prasowych tak to wyglądało. Tak, tak, to rzeczywiście, to tu z kolei trzeba wspomnieć o Staszku Puzynie, bo on był mój, też muszę powiedzieć, że taki mój nauczyciel, on mnie zachęcił do tego wszystkiego. Znaczy ja bardzo chciałem tam, no ale dzięki niemu, dzięki temu, że on miał bardzo dobre układy z naczelnymi i on, dzięki temu mieliśmy czas antenowy, na przykład 2 godziny na mecz koszykarek Stali Brzeg, czy na tych piłkarzy, no to piłkarze to już w ogóle była świętość. No i niestety też na koniec naszego programu musimy wspomnieć dlatego pytałem specjalnie o to dziedzictwo tych dziennikarzy, bo jest też wielu naszych kolegów, którzy odeszli też przedwcześnie. Tak jak powiedziałeś, Piotr Świętek, człowiek, dusza, który umiał znaleźć się i w prasie, i w radiu chociażby, prawda? To, co robił Piotrek, było niesamowite dla nas, bo to był skryba XX i XXI wieku. Był tak pracowity człowiek, że nie było takiej sytuacji, żeby Piotruś czegoś nie załatwił. No, nie było wyniku, a to damy bez wyniku, a Piotruś mówi, nie, ja poszukam, poczekajcie spokojnie i za chwilę Piotruś już był ten wynik. Kipiący energią Kazik Sempruch. A tak, to jest to. On po prostu uważał, że robi dobre rzeczy i mówi, bo żeby mi ten wywiad nie wyszedł. Wyszedł mi, no ale Gongola nie puścił. No i tak jak wspomniałeś, Leszek Opałacz, który no, dla młodszego pokolenia dziennikarzy też był ogromnym wzorcem. On też pokazał inne nieco radio. On przeskoczył tę następną erę radia z tego analogowego do cyfrowego, prawda? Wprowadził tak, tak. Nas w ten świat. Tak, tak. No to no, zakochany oczywiście w siatkówce, a jeszcze bliżej zakochany w stali Nysa. No ale on miał konkurenta natomiast w Kędzierzynie Koźlu, bo do Kędzierzyna to ja jego nie puszczałem. I tak jak powiedzieliśmy, byli jeszcze bardzo młodzi dziennikarze, którzy odeszli, tak jak Mariusz Karpiński, który uczył się przy też takich mistrzach jak pan Choroszkiewicz, jak pan Nierenberg, czy też Jacek Konopacki, młody dziennikarz Gazety Wyborczej, który odszedł. No niestety odchodzą, ale na pewno, drodzy Państwo, warto dzisiaj przypomnieć, że świat opolskiego sportu miał wiele fantastycznych postaci, wielu ludzi, którzy dali też te nowe pokolenia, kolejne pokolenia dziennikarskie. Dzisiaj chciałoby się powiedzieć, że świat mediów bez sportu praktycznie nie istnieje. A tych wiele pokoleń dziennikarzy opisywał dla Państwa Nestor Opolskiego Dziennikarstwa Sportowego, wieloletni dziennikarz Radia Opole, wieloletni dziennikarz też i współpracownik Trybuny Opolskiej, Stefan Skrzypecki. Bardzo Ci, Stefku, dziękuję za to dzisiejsze spotkanie zaduszkowe. Dziękuję.